No i tak dobiegliśmy do końca. I na koniec poproszę jeszcze posła Żółtka, aby powiedział jeszcze kilka słów zakończenia. Może na chwileczkę, bo już się kończy, to ta grupa może się zebrać za chwilkę. Szanowni Państwo, wysłuchałem wielu wypowiedzi. Od siebie chciałem dodać następującą rzecz. Mianowicie pytanie jest, dlaczego w większości krajów świata rządy wszelkie tak usilnie próbują zakazać posiadania broni? Czy powodem jest bezpieczeństwo, czy jakieś inne względy? Otóż moim zdaniem sytuacja jest następująca. Już od wielu lat, od setek lat zauważono, że ludzie, którzy posiadają broń, techniczna sprawa niby, nieco zmienia im się sposób patrzenia na świat. Mają większe poczucie wolności. Ale to nie tylko wolności w sensie, że posiadają broń, mogą sobie chodzić. Ale tak samo prędzej się przypatrzą na to, jakie podatki płacą, czy ktoś ich oszukuje. Jakoś nabierają pewności siebie, niekoniecznie przez to, że mają przy sobie broń, bo zazwyczaj jej nie mają, tylko potrafią się też awanturować tam, gdzie władza sobie nie życzy awantury. Zadawać niewygodne pytania. I moim zdaniem jest to główna przyczyna tego, że władza nie chce konkurencji decyzyjnej, konkurencji takiej, że ludzie o czymś stanowili i szuka różnych pretekstów, żeby udowodnić, że ta broń jest niebezpieczna, że nie powinno jej być. A ja Państwu chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Czy rzeczywiście posiadanie broni przez prawo do posiadania broni przez wszystkich ludzi, zdrowych ludzi oczywiście, nie chorych psychicznie, czy powiedzmy bandytów, czy jest niebezpieczne? Wszelkie próby wyliczenia tego, to się mówi tak, jeżeli w jakimś kraju mają broń, a w innym nie, jeżeli w tym kraju jest bezpieczniej, to jest sprawa na przykład, że inne są stosunki międzyludzkie w tym kraju, inna ekonomia, inna kultura i tak dalej. To weźmy sobie, ja Państwu daję jako przykład znakomity. Stany Zjednoczone. Mamy kilkadziesiąt stanów w Stanach Zjednoczonych i w tych stanach są różne prawa do posiadania broni. Na przykład w skrajnie Wirginii Zachodniej można mieć każdą broń. Można mieć karabin maszynowy, można mieć armatę, można mieć działa przeciwpancerne. W stanie Waszyngton na przykład nie można mieć niczego, nic co przypomina jakąkolwiek broń. Nawet dowolny kapiszonowi, cokolwiek innego. I mamy kilkadziesiąt stanów w kraju o podobnej kulturze, podobnej ekonomii. No to sprawdźmy, że tam, a jak to jest z zabójstwami w tych różnych stanach. Mamy całą gamę. Od stanów, gdzie wszystko można posiadać, do stanów, gdzie nic nie można posiadać. Proszę Państwa, wystarczy sobie porządnie zrobić statystykę. Jest to dokładnie liniowa statystyka. Najmniej zabójstw jest w Stanach na 100 tysięcy mieszkańców oczywiście. Tam, gdzie każdy może mieć broń. Najwięcej zabójstw jest w Stanach, gdzie nie wolno posiadać broni. Jest to nieprawdopodobne. Wystarczy na to popatrzeć. Jest bezpośredni dowód na to, że tam w tych krajach, gdzie że argumenty mówiące o tym, że jakby wszyscy mieli broń, to byłoby niebezpieczne, są wyssane z palca, są w innym celu. Są w celu takim, żeby ludzie nie mieli takiej wolności, takiego poczucia pewności siebie, że to oni są tym krajem, a nie rząd. Rząd chce rządzić, rząd chce mieć potulnych ludzi, a posiadanie broni zwiększa poczucie wolności. Ja, proszę Państwa, od kilkudziesięciu lat moim głównym przewodnią ideą taką polityczną to jest wolność osobista obywateli. Moja wolność, moich przyjaciół, moich sąsiadów. I temu poświęciłem większą część swojego życia, żeby na różnych działach, w polityce, w dyskusjach, w prywatnych spotkaniach, w organizacji różnego rodzaju konferencji próbuję przekonać ludzi do tego, żebyśmy byli wolni. Dla mnie ekonomia, na przykład wolny rynek, też wynika z wolności osobistej. Wszystkie moje działania były z tym związane. I posiadanie broni, prawo do posiadania broni jest jednym z elementów tej wolności. Dla mnie jest czymś naturalnym, czymś, za czym za całe życie będę walczył.
I dzisiejsze spotkanie to jest jakby dalszy ciąg tego, co całe życie robiłem. Znaczy próba, być może słaba, być może wiele nie potrafię, ale próba jakby przyczynienia się do zwiększenia wolności w naszym kraju. Stąd między innymi dzisiejsze spotkanie, próba wytłumaczenia ludziom różnych rzeczy, próba pokazania broni i tak dalej. Bardzo mi miło zresztą, że podczas tych przemówień nieco zakłócały nam te przemówienia strzały cały czas oddawane, także z tego się bardzo cieszę.